Państwo, dzisiaj zagraliśmy to już po raz drugi. I w tym spektaklu po raz pierwszy wzięła udział w niektórych rolach inna obsada niż 6 września. Pozwólcie Państwo, że przedstawię. Jaś, Maciej Podgórzak. Witek, Kamil Rykała. Magda, Ewa Gregor. Mateusz, Sebastian Wisłowski. Agustynka, Aleksandra Meller. Justa, Anna Kendron. Hanka, Karolina Merda. Dominikowa, Agnieszka Kacon. I Jagna, Renia Gosławska. Szanowni Państwo, na dzisiejszym spektaklu mamy wyjątkowego gościa. Znakomitą aktorkę i filmową Jagnę, panią Emilię Krakowską. Zapraszamy. Pomylić. Ale żeby ty mnie chciała. To ja by tobie wszystko dał. A teraz Antek! Antek! Wiecie, jedyna! Mateusz! I pójdź! No i na koniec. Ja piszę to co dzień ładniejsze. To wszystko prawdziwe. Wszystko, Jaduś, wszystko. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jestem bardzo wzruszona. Cieszę się, że nas wszystkich zebrał tutaj Rejmont. I chciałam bardzo podziękować. O, będę płakać. Pochwała temu teatrowi, że 40 lat minęło od nagrania Chłopów, jednak wy, drodzy Państwo, wzięliście, jest ten spektakl tak wspaniały i jeżeli gramy raz na 10 lat Hamleta, bo jest nowa epoka, nowe Hamlety się urodziły,
No to, kochani, naprawdę nadrobiliście bardzo dużo, bo 40 lat czekać na to, co jest naszą kulturą, naszą tradycją i kulturą. I chciałam jeszcze przypomnieć, proszę Państwa, że pan Bismarck, który nas bardzo kochał, kazał swoim oficerom przeczytać dokładnie chłopów, bo powiedział, że wrogów obyczaje, kulturę trzeba znać. I każdy oficer pruski czytał dokładnie i 50 wydań wydali. No więc my zbierzmy się i pokażmy światu, jaką mamy kulturę, jakie mamy charaktery, a namiętne jesteśmy szelmy.